Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Pod Suwalskim Płocicznie na terenie Wigierskiej Kolei Wąskotorowej przez 5 dni trwał Festiwal Historii. Ponad 10 tysięcy osób obejrzało pokazy uzbrojenia i wyposażenia Armii Rzymskiej oraz ludów miejscowych, ich zwyczaje, obrzędy i kuchnie, a także sceny walk Rzymian z barbarzyńcami. Żywe lekcje historii cieszą się coraz większą popularnością. W tej chwili nie tylko akurat w Polsce, ale w ogóle na terenie Europy rozwija się szeroko rozumiana archeologia eksperymentalna, czyli jak gdyby poznawanie przeszłości poprzez jej praktyczne odtwarzanie w sposób doświadczalny, a zatem poznajemy na przykład metody pracy kowala nie tylko poprzez opisywanie jakieś dywagacje teoretyczne, ale również praktyczne sposoby odtworzenia ówczesnej pracy kowala. Czy chociażby jak tutaj na przykład ja mam na sobie jeden z elementów uzbrojenia, na przykład pancerz rzymskiego legnicy z pierwszego wieku naszej ery. Taka próba rekonstrukcji pozwala nam określić jego właściwości zarówno bojowe, jak i funkcjonalność użycia w życiu codziennym. I co więcej, tego typu akurat metody w sposób ewidentny weryfikują wiele starych, już zakorzenionych w historiografii, w nauce pewnych teorii. Daje możliwość również jak gdyby pchnięcia naprzód pewnych rozważań teoretycznych i również praktycznych w zakresie wiedzy historycznej i archeologicznej. W pokazach uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi uczelni z Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i Lublina. Naszą jak gdyby ideą jest zaprezentowanie pewnych osiągnięć cywilizacji starożytnych. A trzeba pamiętać, że to, co działo się w czasach starożytnych, nie odbywało się w oderwaniu od dzisiejszych terenów ziem polskich. Związki państwa rzymskiego, starożytnego państwa rzymskiego były bardzo bliskie z ludami, które zamieszkują obecną Polskę, terytorium obecnej Polski. Były te kontakty o charakterze handlowym, politycznym. Bardzo często mówimy o wejściu do Europy, o kontaktach z Europą, ale zapominamy, że 2000 lat temu z terytorium dzisiejszej Polski Rzym osiągał nadzwyczajne surowce niewolników, czy chociażby złoża również i bursztynu. W zamian ludy obecnych, ówczesne ludy z kolei miały i broń, i ozdoby, różnego typu również i narzędzia. A więc dalekosiężna wymiana handlowa i polityczna, o której zapomina się. My nie jesteśmy dopiero teraz w Europie, w tej zachodniej Europie. Od 2000 lat, ba, jeszcze więcej, już od dawna znajdujemy się w tym kręgu cywilizacyjnym. Chcemy przybliżyć ludziom, jak wyglądały nasze czasy. Historia w podstawówce to niestety wygląda trochę tak, że na ziemiach polskich był neandertalczyk, mamuty, a potem nagle Mieszko pierwszy. I większość ludzi nawet nie wie, że w okresie rzymskim naprawdę były cuda na naszych ziemiach. Począwszy od złotych zapinek, ceramiki toczonej na kole, przez bardzo piękne miecze, uzbrojenie, ozdoby, których mamy mnóstwo na cmentarzyskach, jak i w grobach, naprawdę jest z czego wybierać. Studenci i naukowcy z Lublina wcielili się w rolę legionistów rzymskich. Nie wiemy, czy tutaj rzeczywiście kiedykolwiek znalazły się oddziały rzymskie. Najprawdopodobniej nie, ale znajdowały się osoby, które chociażby na przykład handlowały. Również tutaj docierali kupcy rzymscy. Takie ślady rzeczywiście znajdujemy tutaj dookoła, w postaci właśnie importów, w postaci przedmiotów pochodzenia rzymskiego, które można znaleźć na niemal każdym zakątku, nie tylko i wyłącznie obecnego województwa podlaskiego, ale także i ościennych obszarów. Hełm waży około 3 kg, pancerz to 10 kg, tarcza od 7 do 11 kg.
plus oszczepy, miecz, przeogromny ciężar, który żołnierz musiał przez przynajmniej kilka godzin podczas walki dźwigać na swoich barkach. Podczas marszu to ponad 40 kg. I z takim obciążeniem żołnierze byli w stanie pokonać dystans nawet 40 km dziennie. Studenci z Rzeszowa zajmują się rekonstrukcją broni, strojów i obrzędów ludności tzw. archeologicznej kultury przeworskiej, która w I, II i III wieku zajmowała duże tereny ziem polskich. Wszystkie elementy, które tutaj posiadamy, począwszy od zapinek, przez elementy pasów, stroje, broń, są kopiami wykonanymi na podstawie znalezisk archeologicznych, a same stroje, ich krój, ich wygląd jest wzorowany na znaleziskach z Danii, a także na rzymskich przedstawieniach, na płaskorzeźbach rzymskich oraz figurach, które przedstawiały wojowników germańskich. Sami rekonstruujecie to wszystko? Tak, te rzeczy, które możemy sami, staramy się sami robić na zasadzie archeologii eksperymentalnej, żeby sprawdzić, w jaki sposób się odlewa broń, brąz, czy damy radę zrobić zapinki, lecz już takie cięższe rzeczy jak miecze czy noże, to mamy zaprzyjaźnionych rzemieślników, którzy razem z nami to wykonują. Przedstawiam wojownika germańskiego ludności archeologicznej kultury przeworskiej interpretowanej z ludem starożytnym, z wandalami. No i głównym uzbrojeniem takiego wojownika była taka długa włócznia, frammea, która nazwa tej włóczni jest nazwą germańską, przekazaną nam przez starożytnego pisarza Tacyta. Także tutaj kolejnym elementem jest tarcza jako broń ochronna. Tutaj okuwana, środek tarczy jest okuwany tak zwanym umbem, wstępnym kolcem, które poza tym, że wzmacniało konstrukcję tarczy i chroniło wojownika, także można nim było zadawać ciosy. Są opisy germańskich wojowników, którzy kuli takimi umbami właśnie w twarz swoich przeciwników. Także tutaj mamy element takiego bogatszego wyposażenia. Jest to importowany z terenów rzymskich gladius. Takie miecze znane są z terenu ziem Polski. Co prawda nie tylko bogatszego wojownika było stać na taką broń, lecz z terenu ziem polskich znanych jest bardzo mnóstwo broni, właśnie mieczy dwusiecznych, które lądowały razem z wojownikami w grobach. Taki miecz mógł być zdobyty na przeciwniku, mógł dotrzeć tutaj w ramach handlu lub jakiejś wymiany. Także mniej więcej tak mógł wyglądać wojownik. Tutaj posiadam także długi nóż, który zapewne w ostateczności już był używany do obrony, także do obierania jabłek, taki sam raz. Tutaj także z innych elementów jest róg do picia, sakiewka na jakieś drobiazgi. Takie w grobach znajduje się różne elementy takiego drobnego wyposażenia. Także można je było w takiej sakiewce nosić, także właśnie pas, okucie końca pasa. Wszystko to są kopie starożytnych zabytków, jak i tutaj ta brązowa fibula. Dyscyplina, wyszkolenie to była podstawa funkcjonowania armii rzymskiej. Podstawową jednostką organizacyjną była centuria licząca 80 żołnierzy, kolega, który stoi z przodu w takim dziwnym, odmiennym pancerzu, to właśnie centurion, człowiek, który miał prawo życia i śmierci nad każdym żołnierzem. Za każde uchybienie żołnierz ponosił konsekwencje. Każdy spośród żołnierzy miał po dwa oszczepy i po kilkumiesięcznym przeszkoleniu żołnierz musiał taką nabyć wprawę, aby trafić w cel wielkości głowy człowieka z odległości 20-30 kroków. Wyobraźcie sobie rzymski legion, a więc 6 tysięcy żołnierzy i 12 tysięcy oszczepów. Jakie spustoszenie, jakie straty te oszczepy mogły czynić w siłach przeciwnika. Niektórzy badacze twierdzą, że tego typu wizerunki to tylko wyłącznie fikcja artystyczna. Państwu pokażemy, że to nie jest fikcja, tylko realność czasów starożytnych. Mając 10 tarcz, można stworzyć pochylnię pozwalającą wspiąć się na wysokość do 2,5 metra. Czy ona jest rzeczywiście skuteczna? Za chwilę sprawdzimy. Może poprosimy kogoś z Państwa? Nawet wiem kogo. Brawa dla wybranki.
ale ten krzyk oporu nie był taki dosyć niemrawy. Prosimy panią teraz może o obrócenie się o 180 stopni. Jedyna okazja, aby deptać po barkach, po głowach mężczyzn w sposób zupełnie bezkarny. Ubezpieczenie ma? Nadzwyczaj niecodzienny sposób przejażdżki. Brawa dla pani! Barbarzyńcy, wśród nich ludy germańskie, dzielnie odpierali ataki Rzymian. Nie bali się wypadów pobranki, ani zabijania posłów, rzymskich wysłanników. Ponieważ została przelana krew posłów rzymskich i wysłanników, odpowiedź mogła być tylko wyłącznie jedna. W ślad za posłami przybywają posiłki rzymskie, aby poskromić te plemiona germańskie, które nie chciały ukorzyć się przed Rzymem, te plemiona Germanów, które w żaden sposób nie starały się współpracować z państwem rzymskim. Możemy tutaj sobie wyobrazić sceny z wydarzeń, także z wojen markomańskich i z chyłku z lat 178-179, kiedy to Rzymianie wkraczali na terytoria dzisiejszej Słowacji, aby przede wszystkim dokonać ataku zaskoczenia. Jesienną porą, już niemalże na skraju zimy, rzymskie legiony poprzedzane przez jednostki posiłkowe, auxilia, wkraczały do poszczególnych wiosek germańskich, zaskakiwały Germanów w ich zimowych pieleszach, niespodziewających się ataku rzymskiego. Opornych mordowano, tych, którzy przeżyli ataki na poszczególne wioski, zabierano jako niewolników do Rzymu. Tu też państwo mają taką scenę. Rzymianie powoli zbierają obfite łupy z poszczególnych wiosek. Powoli szykują się do powrotu do swojego obozu, ale oczywiście nie zapominając o brankach, które na terenie państwa rzymskiego były nadzwyczaj cenione. Tu mają państwo obraz m.in. próby opłakiwania i pogrzebu wojownika germańskiego. W czasach starożytnych męstwo ceniono ponad wszystko. Męstwo było wyróżnikiem rangi i pozycji społecznej. Można było być bogatym, dobrze urodzonym, ale to wszystko było niweczone, jeśli ktoś okazał się tchórzem. To wszystko nie liczyło się, jeśli ktoś niestety, ale okazał swoje tchórzostwo i brak woli walki w trakcie starcia. Tutaj mamy zbieranie stosów poległych Rzymian. Zbieranie ciał poległych Rzymian, układanie ich na stosy. Na współczesnych ziemiach polskich możemy w niemal każdym zakątku znaleźć jakieś elementy, czy to ozdób, czy też przedmiotów codziennego użytku, a również i uzbrojenia armii rzymskiej. Skąd one pochodzą? Czasami są to przedmioty wynikające z wymiany handlowej. Rzymska broń była nadzwyczaj cenna. Jeśli ktoś z państwa słyszał o szablach japońskich, czy mieczach japońskich, stali damasceńskiej, czy toledańskiej, czy tak zwanej stali dziwerowanej, to wszystko było znane w starożytnym Rzymie. Tego typu broń, tego typu metody wykonania broni również były stosowane. Germanie szykują stos ciał palny z ciał Rzymian. Ale zanim oczywiście taki stos
został podpalony. Germanie obdzierali, jak twierdzą tacy historycy jak Tacyt, czy chociażby również na przykład jak Swetoniusz, obdzierali ciała poległych wojowników z ich rynsztunku, zabierając te elementy rynsztunku jako swoiste trofea. I te trofea później trafiały chociażby na obecne ziemie polskie, gdzie możemy znaleźć fragmenty hełmów, fragmenty pancerzy, a przede wszystkim miecze, oszczepy rzymskie tu na naszych terenach. Cały teren ówczesnej Polski był zajęty. Polska centralna, Polska południowa, Śląsk był zajęty w większości przez kulturę przewolską. Tutaj tereny te nadmorskie były zajęte przez kulturę wielbarską, która jest interpretowana z ludem starożytnym, z Gotami. Tutaj te tereny mazurskie i tam już bardziej stronę obwodu kaliningradzkiego to ludy bałtyckie. I oni cały czas tutaj coś działali, wymieniali się, bili się między sobą. Były widoczne w znaleziskach archeologicznych ruchy ludnościowe, które zapewne też za sobą ciągnęły walkę. Szlak bursztynowy, który wyprowadzał stąd bursztyn, a sprowadzał naprawdę wspaniałe importy z terenów ziem rzymskich. Także jest tego mnóstwo, wspaniałe groby książęce. A oprócz tego wszystkiego jest czym się bawić. Po zabawie czas się pożywić. Podczas festiwalu funkcjonowało stoisko z kuchnią rzymską. Prezentujemy ubogą kuchnię Rzymian. Właśnie dlatego ubogą, taką dostępną dla każdego. Między innymi przez to, że wykorzystujemy w naszych potrawach groch, soczewice, ciecierzyce, kasze, najróżniejsze rodzaje, kasze pęczak, kasze jaglanu, czyli wszystko to, co ubogi Rzymianin mógł właśnie włożyć do tego przysłowiowego garnka. W gotowaniu pomaga nam rekonstrukcja autentycznego rzymskiego grilla. To oryginał został wykopany w Pompejach. To jest kopia zrobiona właśnie na potrzeby naszej kuchni. To jedyny taki egzemplarz w Polsce. Ten grill był skonstruowany prawdopodobnie dla dowódcy legionów, ponieważ nawet kształtem przypomina fortyfikację. W środku znajdował się obieg wody dla cyrkulacji i utrzymania równomiernej temperatury w każdej części grilla. Na flankach, na wieżyczkach, jeżeli potrawy, tak jak tutaj właśnie w garnku, zostaną poukładane, one nie grzeją się dalej, tylko utrzymują cały czas swoją stałą temperaturę. Natomiast na ruszcie wszystko jest zagotowywane, grzane właśnie na ognisku. Tam prezentujemy jadło właśnie ubogich. To, co się właśnie gotuje na grillu, to jest kasza jaglana z miodem i owocami na słodko. Wszystkie nasze potrawy czerpiemy od antycznych pisarzy, osób, które zbierały właśnie takie przepisy, między innymi Katon, Varon i także mamy tutaj Apicjusza, książkę. To jest człowiek, który zebrał i usystematyzował wszystkie przepisy. Tu jest bardzo ładna książeczka. Z jednej strony właśnie oryginalny przepis napisany właśnie po łacinie. Tutaj mamy tłumaczenie. I można znaleźć tutaj bardzo dużo ciekawych właśnie potraw. Większość z nich właśnie próbowaliśmy gotować, bo to, czym się zajmujemy, to tak zwana archeologia eksperymentalna i wszystko to, co można przeczytać, my chcemy to również wcielić w życie i zrobić coś z tego. Próbowaliśmy jeszcze robić zupę. Zupa jak najbardziej udała się, sprzedawała się, wszyscy byli zachwyceni. To zupa barika, robiona również z tego wszystkiego, co prezentujemy, co jest obecne tutaj na stołach. Grochy, soczewice, ciecierzyce, kasze najróżniejsze, czyli wszystko to, co mogli ubodzy właśnie dostać. Również w kuchni występowały ryby. Mięso było rzadkością. Wiadomo, mięso było drogie, tylko najbogatsi mogli sobie na taki luksus pozwolić. I także tutaj ciekawostką jest, to w szczególności cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci, to są antyczne słodycze, kulki, robione z fig, orzechów, migdałów. To wszystko razem zagniatane, dodajemy do tego cynamonu. Przepis również jest antyczny, jak najbardziej. Kulki są bardzo dobre, tyle że kosztowne, bo same produkty trochę kosztują i bardzo, bardzo pracochłonne. Samo wyrobienie ciasta, samo suszenie później, bo to robimy w naszych współczesnych warunkach, czyli w piekarniku. Ale jak najbardziej przypominają te, które właśnie kiedyś dzieci
mogły się zajadać. I oczywiście kuchnia rzymska charakteryzowała się również owocami, warzywami, serami, wszystkim tym, czym właśnie basen Morza Śródziemnego mógł obfitować. Rzymskie jadło, ale też próby strzelania z łuku, rzucania włócznią. Na festiwalu w Płocicznie każdy mógł się poczuć eksperymentalnym archeologiem.